Kupuj gry na g2a.com z kodem H87 3% zwrotu od zakupu. Link znajdziesz w opisie. Dzień dobry, cześć, witajcie. Z tej strony Husiałek, witajcie w No Man's Sky. Słuchajcie, gra po dosyć sporej aktualizacji. Zobaczymy co się zmieniło. Czy coś się zmieniło? Ja w zasadzie po w zasadzie premierze, no, gra zebrała oceny bardzo kiepskie, ale teraz nie tak dawno wyszła aktualizacja Next. No i zobaczymy. To jest taka moja na razie luźna gierka. Czy to kiedyś wejdzie jako pełnoprawna seria? Nie wiem, zobaczymy. Po pierwsze, czy mi się spodoba, czy się spodoba wam. I to jest takie od wielu czynników zależne. Dobra, słuchajcie, muszę sobie naprawić technologię skanera. 75 sztuk pyłu ferytowego. Dobrze. Czym mam ten? Zbierz pył ferytowy. Małe skały, dobra. Szukajmy małe, czy to jest skała? Chyba nie. Może to. To jest jakiś... O, jest tak, pył ferytowy jest w tym. Mamy 6, 8. Kurde, ale jakaś ochrona toksyczna się tutaj, kurczę, coś nie za bardzo. 40 sztuk, dobra. O, patrzcie, jaki to jest duży. Ale to jest wymagany, zaawansowany laser wydobywczy. Więc takiego nie mamy. O. Dobra, użyj tabel, przyjdź do kilku na wyposażenie. Okej. Skaner. Napraw. Ha. Bardzo dobrze. Laser wydobywczy, kombinezon. Właśnie tutaj mamy ochrona przed zagrożeniami. Tutaj mieliśmy coś takiego, czekajcie. Doładuj. No właśnie. Sód, azotan, sodu lub bateria jonowa. A skąd ja mam to zabrać? Kurczę, ej, azotan, czekajcie. W formie krystalicznej. Do baterii to inaczej nie zrobię. Odpowiedniej flory, ale skąd ja mam tą florę zabrać? Ludzie, halo. Statek. Znajdź słód za pomocą skanera. Kto mi skaner C? O, tutaj mamy coś. H, ale to jest kryształ Divodoru jakiegoś. To raczej nie.
O nie, zginę. Wysus z małych roślin. Których małych roślin? N.A. Jest, widzę tam. 130 metrów mam do tej roślinki. Proszę, niech mi ona wystarczy. Nie! Ło, panie. Jest, widzę już tą roślinkę, widzę tą roślinkę. Ha. Czekaj, bo ja się jeszcze muszę tutaj doładuj, wyposażenie, wybór. Tak, naładuj. Super. Huh. O, wykrytostat ten. Nowy wpis w przewodniku, naciśnij P. Okej, co tu się stało? Przebudzenie cele. Zbędny jest sygnał ataku gwiezdnego. I na razie nie mam czasu na ataki gwiezdne, ja potrzebuję swój statek. Widzę, twój statek gwiezdny ile? 300 metrów. Tam jest znowu ta roślinka, ja sobie tą roślinkę zbiorę. Bo wiecie, z nią jest taki problem, że... O, mamy ten skafander, chyba. Że może być trzeba... Znaczy na pewno trzeba będzie znowu doładować za chwilę. Co ty chcesz ode mnie? Paszą won? Jest mój statek! Mogę stąd odlecieć? Pewnie coś trzeba będzie naprawić. Spoko, jak spada to spada, ale... Ale mój statek. W sumie to... O, mogę sobie tym. Ochrona ten. Dobra. Zarąbiście, chusiałek naładował, już nie jestem toksyczny. Mój statek. Okej. Okay. Interakcja numer. Nie będę wam tego czytał. Połączenie z Atlasem. Nieregularne. Silniki startowe offline. Napęd pulsacyjny offline. Mhm. O, spoko. A dziennik niedostępny zupełnie. Okej. Okay. Czyli powinien przeprowadzić konserwację. Wybierz prądową ścieżkę naprawy. Naprawa systemu statku. O. Silnik pozostaje krytyczne uszkodzenia. Łata hermetyczna 1, blacha metalowa. Co? System jest ciężko uszkodzenie do naprawy, wymaga blachy metalowej i łaty hermetycznej. Orzesz, kurnia. Dobrze, czy w statek jak tu przejdę? Czy tak, silnik startowy i silnik pulsacyjny. Czysty ferryt, 50 i galareta diwodorowa. Ale czekajcie, myśmy tam mieli coś tam diwodorowego, nie? Czysty ferryt, no dobra. A tutaj ten, czekajcie, co my tu mamy? Blacha metalowa i łata hermetyczna. A czekajcie, bo tutaj możemy chyba wytwórz produkt, właśnie.
Bateria. Galereta. Diwodór. O, widzicie, potrzebujemy tego. Diwodoru trochę. Aha, dobra, rozumiem. I blacha. Pył ferrytowy. Czyli ferryt i ten diwodór potrzebujemy pozbierać na razie. Chato był ten diwodór. Na razie jesteśmy bezpieczni. Zaczyna z osobna w tlen. Może mi się przydać, jak będę tutaj, nie wiem, zdychał, nagle mi się tlen skończy czy coś, nie wiem. Deuter też to pozbieram. Kryształy diwodoru, właśnie. Dobra. Zbieramy. Pięknie. Diwodor mamy 39 sztuk, tam chyba potrzebujemy 50. Tam jest jeszcze. Z czego co pamiętam, dawniej tutaj było, był ten wygląd z tego, nie? Z pierwszej osoby, a nie z trzeciej osoby i za pleców. Diwodór. Dobra, mamy diwodoru. Czekaj. Galareta diwodorowa, tak? To było tu. O, je. Dobra, ten produkt mamy wytworzony, czyli tu możemy sobie przejść. Haha! Dobra, czyli część mamy jedną. Czysty ferryt, okej. Czyli teraz mnie interesuje ferryt. Ferryt był w kamieniach. Pył ferrytowy, jep. Ile to mój laser się przegrzewa. Laser wydobywczy 6%. Ja sobie pozbieram. Nie wiem, czy ja sobie go mogę pozbierać więcej, a czekajcie. Czysty ferryt. Ale właśnie, z czego się robi ten czysty ferryt? Bo czekajcie, bo widzicie, nie mam. Statek pod zasięgiem. Jeszcze. Momento. Co ty mówisz? Jeszcze muszę ten węgiel dodawać? O kurnia! Myślałem, że to będzie jakaś super ekstra ultra bateria. Czysty ferryt. Czysty. Ten jest brudny pewnie. Wytwórz. Ale blachę mogę wykonać. Bateria, no dobra, a... Dobra, to jak już to mam, to sobie to zamontuję. Dobra, i tutaj potrzebujemy łatę hermetyczną. Blacha. Nanorurki. Ty, no właśnie, a skąd mam sobie wziąć tą blachę? Zacznijmy od tego. Jakieś wskazówki co do tego? Łata hermetyczna, no wszystko fajnie, tylko nie bardzo wiem, jak to zrobić. Albo czysty ferryt, skąd ja mam sobie wziąć ten czysty ferryt?
Czysty feryt, 50 sztuk. Nie może być brak komponentów, ale... Są jakieś technologie, to technologii nie mam żadnych. Przenieść przedmioty, modyfikuj, modyfikuj. Ty, no metalowe ten. Paliwo. Jakieś pomysły, ludzie? Pył ferrytowy, może... Aha. Zwykle wymaga oczyszczenia w rafinatorze. Dopiero wtedy można go użyć do budowy lub tworzenia technologii. Rafinator? A skąd ja mam sobie to wziąć? Modyfikuj. Żel, ale tu urządzenia jakieś? Nie. Ty, a czekajcie, a co to jest? To. O, czekaj. Kombinezon. Podtrzymywanie życia, kapsuła, bla, 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 sód. Ochrona tutaj. Dobra, przeładowanie. To. Uszkodzona maszyneria, no nie! Czysty feryt. To? Ogniwo awaryjne. O, co się dzieje? Stan ulicy. Dobra. Diagnostyka, brak połączenia. Nie brzmi to dobrze. Oczekuję na świeżą interakcję. Nadawanie. Niewiele mi to mówi. Dobra, tu coś działa. Wymaga łaty hermetycznej. Poproś o pomoc. Zbierz dane z ogniwem. Okej. Znajdź miejsce, ten, przeszukaj miejsce katastrofy. Czyli co, gdzieś tu? Czekajcie, tu coś się teraz pojawiło. Moduł danych nawigacyjnych. Weź dane nawigacyjne, może tam coś będzie. Czy to jest skonstruuj z Master System, aby użyć... Serio? Zbierz pył ferytowy, 12,50, żeby ten wrzmaczniacz. Jak to mój kumpel mówił, wrzmaczniacz. Dobra, no nic, muszę teraz ten wrzmaczniacz zbudować. Ja będę miał wrzmaczniacz, to... To może tam gdzieś znajdę ten... Tą całą machinę, którą ja potrzebuję po prostu do tego. Wytwórz blachę metalową. Mogę wytworzyć blachę metalową, ale nie interesuje na razie ten system jakiś nawigacyjny. Kombinezon. Podtrzymywam dane nawigacyjne. Zakodowane nawigacyjne do wzmacniacza sygnału. A to sobie mogę przenieść tylko, tak? Ale gdzie mam ten wrzmaczniacz? Mam coś takiego? Plecak odrzutowy. To jest ochrona przed zagrożeniem. System podtrzymywania życia.
Multinarzędzie, skaner. Rozbierz. Doładuj. No bo to nic takiego nie mam. Skąd ja, może ten wzmacniacz mam ten tutaj w tym wybudować, no bo wzmacniacz sygnał to powinien coś takiego. A czekaj, bo możemy wytwarzać jeszcze tutaj w pustych polach. Paliwo, amunicja, coś tam. Ale tu nic takiego nie mamy, nope. Żadnego wzmacniacza. Wytwórz produkt, no nie. Kurde, jak się nie grało w tą grę tak za bardzo, to jest to trochę takie... Cześć. A, lampka. Uszkodzona maszyna. Czysty feryt. No ale skonstruuję wzmacniacz sygnału, ale gdzie jest ten wzmacniacz sygnału? Gdzie ja mam go skonstruować? Come on, a może gdzieś w statku? No nie, ale to jest to samo. Skonstruuję wzmacniacz sygnału, no spoko, ale żeby powiedzieli, jak ja mam sobie to skonstruować, zacznijmy od tego. Może jak wejdę tutaj, przenieś, składuj, wyrzuć, no właśnie, modyfikuj. Stwórz nową technologię, aby ten. No nic takiego nie mogę, chyba że... To mogę zainstalować, chyba że multinarzędzia, ale nie, bo tutaj... Czekaj, zainstaluj technologię. Wizjer. Nie. Błyskacz. Nie, bo to są nanorurki, a tam potrzebuję ferryt. No come on. Chyba zwątpię. Filtr tlenu, no właśnie. No come on! Przyjęto ten skonstruuj wzmacniacz sygnału, użyć danych nawigacyjnych. Wytwórz blachę metalową. Czekaj, wytwórz blachę metalową. To czekajcie, wytwórzmy tą blachę metalową. A może to jeszcze o to chodzi? O, czekaj, zbierz węgiel. Aha, no dobra, czyli blachę. No to mogę napisać, że najpierw stwórz blachę, huśku. Czy ja mam ten sud jeszcze? Nie mam? Oh my god. Shit, Kanada. Ups, sorry. No to jest jakieś... Siema. Muszę roślinkę szybko zdobyć tą zasobną w sud. Bo mój... Kurde, że ogólnie, że trafiłem na planetę, która jest toksyczna, nie? Żeby mieć pecha. Jak nie urok, to sraczka. O, już się zaczyna coś. Dobra.
tu, nie? Tak. A węgiel jest w czym? Ładowanie skanera. To czerwone to jest węgiel? Kryształy węgla, jep. Ja potrzebuję ile ich? 50 sztuk? To jest? Dostawnie róż? Lol. Ale czekaj, czekaj, to są kryształy węgla, ja muszę zabrać węgiel, tak? Z awansa metra uzyskane w drodze rafinacji zwykłego węgla w rafinatorze. Rafinacji. A skąd ja mam ten rafinator w takim wypadku wziąć? Czy nie znajduję takiego normalnego węgla? W rafinatorze. No świetnie. No cóż za niefart. O, w tlen, yep. Węgiel, węgiel, węgiel! O! Ty lol, patrzcie, lecą! O, zajebiście. Oj, spadaj! O, chyba ewidentnie ode mnie... Ode mnie ewidentnie coś chyba chce. Nie mam znowu tego... Sody, czy słodu, czy... Sód... No. 20 sztuk. Ładnie tego... Trzepam. Dużo węgla. Węgiel 181? Uaha. To co ja miałem czekać, wytworzyć? Nanorurki węglowe, tak? Tak to było? A wykopię jeszcze trochę tego węgla. Dobra. Wracam tam pod statek. Już to węgla. O, jeszcze tą roślinkę bym sobie zebrał. Toksyczność mnie znowu dopadnie. Okej, okay, zebrane. No właśnie, to od razu sobie załaduję. O, czekajcie, te w sumie nanorurki mogę sobie wytworzyć, nie? Nanorurki. Sód. 15. Kurde, teraz mi to mówi. Dopiero co miałem. Fucking shit. Tam jest mój stateczek. To jest jakaś stacja. Ładowanie skanera. O, co ty mówisz? Co? Zaszyfrowane co? Zaszyfrowane dane nawigacyjne. No spoko, że tutaj. Dobra, nic tutaj nie mogę. Ne.
No jak na złość żadnego... żadnej sody. A ten zwierzaczek mnie interesuje. O fuck. Drony strażników aktywne? Strażnicy w trybie poszukiwawczym, 20 sekund. O kurde, to czyli... czyli oni mnie chcą ten. Ups. Czyli teraz wiem, żeby nie zabijać zwierząt. Ale to było niechcący. Przypadek. Siły strażników dezaktywowane. Czyli... a to by tej sody znaleźć. A też będę potrzebował dla siebie niedługo, bo będzie lipa. Ale patrzcie, ogólnie tego jest mało. Kurnia. Ale pieprzenia jest dużo z tym zaprawą statku. No to wiem, że... o, chyba tam jest. I tam, zarąbiście, jest! Tak! To jest to. Biegiem. Czternaście, lol. No, czekaj. Wzmacniasz sygnał. Dobrze, tylko sobie to zbiorę. Idź ode mnie. Dobra. Oh shit. Dobra. Dokładnie, wzmacniasz sygnał albo mobilny rafinator. O kurde, właśnie to zawsze go. Aha, bo tu jest tlen i ten i blacha. Aha. Dobra, okej. Jak brak komponentów? Przecież przed chwilą miałem nanorurki pieprzone i bielachę metalową. Fucking w dupę jeża, no pierdzielona mać. Aha, dobra, okej. To, ożem się zląk. Uwaga. Wprowadź dane. Skanuj częstotliwość SOS. No nieźle. I co? Co mi to dało? Odlecę stąd? Aha, tam coś jest! Odkodowane służebne 910 jednostek ichniejszych. Ha! Także jest dobrze. Jest dobrze. Znajdź łatę hermetyczną i pewnie tam jest ta łata hermetyczna. Ha! No. To dobrze się zapowiada. Dobrze, słuchajcie, to cóż. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli jesteście ciekawi, co tam będzie dalej i tak dalej. I w ogóle. I chcecie zobaczyć kolejny odcinek z No Man's Sky, no to musicie łapkować, komentować, że chcecie i wtedy pewnie ten drugi odcinek się pojawi. Jeżeli nie będziecie zainteresowani czy coś, no to pewnie się odcinek nie pojawi, więc wszystko zależy od was. Ja tutaj dla was dzisiaj taki wystosowałem propozycję na pewien cykl odcinków, a to czy się będą pojawiać odcinki, to zależy tylko i wyłącznie w zasadzie no od was. Także, jeżeli chcecie zobaczyć, co będzie dalej, to łapkujcie i komentujcie. Jeśli nie, no to cóż, to dajcie znać w komentarzu, że nie.
A tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, hej, hej. Przypominam, słuchajcie, że w linku, w opisie filmu znajdziecie link do sklepu mojego, gdzie znajdziecie koszulki, plecaki, podkładki, portfele, puste oczywiście, gdzie możecie sobie zakupić różne gadżety, husiek.selino.pl. Także zapraszam, jeżeli ktoś by chciał skorzystać, będą sukcesywnie dodawane nowe wzory, także warto zaglądać co jakiś czas. Gdyby coś teraz wam nie przypadło do gustu, to za jakiś czas być może coś wam się spodoba. Także do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, hej, hej.